Cześć, jestem Haki, witam w gry Fabularne TV. Jest piątek, dzisiaj jest Grojkon. Właśnie się na niego pakuję. Przede mną długa podróż. No i trzy dni konwentowania. Mam tutaj swój plecaczek i chciałem Wam pokazać, co ze sobą zabieram. Być może ktoś z Was, jeśli będzie się wybierał również na jakiś konwent, to skorzysta z tego filmiku. Oczywiście biorę ze sobą kamerę. Kamerę Wam nie pokażę, bo bym musiał mieć lustro przy sobie. Do tego statyw. No to są moje dwa główne narzędzia pracy, które będą mi potrzebne przez wszystkie trzy dni. Jeśli chodzi o rzeczy, to bierzemy koszulki. Ja sugeruję wziąć dużo koszulek. Ja biorę dwie koszulki na jeden dzień. Czasami jest tak, że na tych konwentach nie ma specjalnie możliwości, żeby się wykąpać, albo te możliwości są bardzo ograniczone. Albo po prostu ktoś nie chce się kąpać w niekomfortowych warunkach. Takie polowe warunki mu nie odpowiadają. Albo z powodów zdrowotnych nie powinien z nich korzystać, tak jak w moim przypadku, to wtedy taka koszulka, którą zakłada się dwie albo trzy takie koszulki w ciągu dnia, zapewniają i komfort, i świeżość. No przez te dwa dni powinno wystarczyć, to jest jeden z takich trików. Oczywiście weźcie sobie bieliznę i skarpeteczki i tu ta sama zasada, dwa na dzień. Oprócz tego, ważną rzeczą, którą biorę ze sobą, jest Evernight. Jakby ktoś chciał, żebym poprowadził Evernight w 3 godziny. Nemezisa biorę, ponieważ jeszcze go nie przeczytałem, tak więc nie jest to duża książeczka. A będę mógł sobie ją poczytać w podróży. No i biorę jeszcze mój zestaw kostek. Nie są to wszystkie moje kostki, a jest to taki zestaw uniwersalny, gdzie po prostu znajdę wszystko. I biorę je nie tylko dlatego, że można sobie pograć na konwentach i kosteczki się przydają, ale również dlatego, że stosuję coś takiego, co można by nazwać dice swapping. Wymieniam się kosteczkami. Każdy może podejść do mnie i powiedzieć: ej, Haki, wymienisz się kosteczkami? I wtedy ja wyjmuję swoje, ty wyjmujesz swoje i ja oglądam twoje, wybieram sobie kosteczkę. I można się powymieniać. W ten sposób na przykład zdobyłem już bardzo fajną kolekcję kolorowych kostek. Tak więc obecnie zbieram w różnych kolorach. Ostatnio szukam pomarańczowej. Więc jak masz pomarańczową K10 i jakaś inna kostka cię z mojego zestawu zainteresowała, no to śmiało możesz podejść i wymienimy się kostkami. Dobra. Oczywiście trzeba pamiętać o higienie, tak więc takie rzeczy, czy szczoteczka do zębów jest obowiązkowa. Portfel, weźcie ze sobą jakąś kasę taką na wszelki wypadek. Tam już czeka na mnie karimatka. Karimata też się przydaje. Weźcie ze sobą przybory piśmiennicze oraz kartki papieru, jakiś notatnik, ponieważ to też się przydaje. Warto wziąć karty postaci, jeśli macie. Ja nie mam, tak więc nie biorę. Zazwyczaj udaje się jakoś to załatwić u organizatora w jakimś games roomie albo RPG roomie. To, czego nie polecam zabierać, to dużych, ciężkich podręczników i bardzo cennych rzeczy, na przykład figurek. Z tego co wiem, bardzo często takie rzeczy lubią zginąć sobie na konwencie. Na koniec wszystko szczelnie upycham śpiworem, zostawiając nieco miejsca na jedzenie, które również biorę ze sobą. Pozwoli przetrzymać podróż. Woda jest bardzo cenna i ewentualne energy drinki, jeśli takie preferujecie. Kolejna rzecz, którą warto ze sobą mieć, to papier toaletowy. Kolejna rada, jak pakujecie się na konwent, zabierzcie ze sobą worki foliowe. Przydadzą się Wam, począwszy od tego, że jak zacznie padać, możecie swoją komórkę tam schować, jak zacznie ostro lać. A po drugie, przydadzą się w wielu innych sytuacjach, chociażby aby schować swoje stare, śmierdzące skarpety. Siedzę już w aucie i ciężko się zastanawiam,
czy wszystko wziąłem. Analizuję po kolei wszystkie elementy, gadki, skarpetki, portfel, komórka, ładowarka, kabel do kamery. Nie wiedzieli, Kaki jeździ Fiatem Panną z 1992 roku. Co mogę powiedzieć o Kakukabie? Jeździ sprawnie, za trzecim razem trafia na miejsce. Skuteczność być może satysfakcjonowałaby balistyków amerykańskich, natomiast dla konwentowych warunków jest całkiem przyzwoita. W środku tego pojazdu można spożywać można spożywać paluszki. Innych rzeczy chyba... Ale gdzie dojechaliśmy, powiedz o tym. Aha, no właśnie. Ostatecznie okazało się, że dojechaliśmy prosto na obie szkoły, których goszczą Królestwo Grojkon. W tej szkole ponoć się śpi. Proszę zbliżenia na szkołę, w której się śpi. Dziękuję. Pani kamerzysta, proszę na szkołę, w której się gra. Jeżeli będziecie w Bielsku Białej w przeciągu 3 dni, możecie spotkać mnie tu lub tam. Albo po środku, prawda? Kiedy... A nie nadajemy na żywo, tak więc oni to obejrzą za tydzień na przykład. Gdybyście w przeciągu tych 3 dni byli, lub gdybyście wymogli dostatecznie możesz powiedzieć, Kaki. Gdy byliście, to mogliście. Gdy byliście, spadały. A dobra, spadali. Chodźmy do środka, zobaczymy jak to wygląda. Stoisko akredytacji. Ja zwykle takie widzę. Nadal jestem filmowany, podczas kiedy spisywane są moje dane. Kamera i inwigilacja. Dziękuję. Mam już cały zestaw.